Dobry wieczór i dzień dobry. Tak, w kadrze widać jeszcze trochę dnia, już jest niedługo będzie wieczór, więc mówię do wszystkich w taki sposób, jak kto uważa, tak to przyjmie. Można powiedzieć o godzinie 15:20, 15:40 można powiedzieć i dzień dobry, i dobry wieczór. Nie chciałabym tu nikogo obrażać. Taki wczoraj był, w nocy w zasadzie był taki kryzys u mnie. Całą noc prawie nie spałam, potem się przespałam, bo pomyślałam sobie, że nie dam rady. Próbowałam się wkręcić, ale do tej rzeczywistości w ogóle wejść już nie mogę. I winna jestem trochę wyjaśnienia, dlaczego się tak zachowuję. Moje zatrzymanie, znaczy moje próby wkręcenia się w tą całą rzeczywistość, dopasowania się do kogoś innego, do przyswojenia sobie sprzecznych, znoszących, wykluczających się informacji, wiadomości, w zasadzie praktycznie mówiąc, to mam pusty mózg. Zupełnie. Zupełnie może nie, do końca nie, ale mam. Więc stąd moje wyjaśnienie. To znaczy, próbowałam tu dzisiaj trochę posprzątać, więc jak widzicie Państwo, to ja już nie jestem przykuta do tego fotela. Tu jest taka poduszka, która pomagała mi jako przyjaciel znieść te godziny, bo ja nie jestem najmłodsza. Więc pomagały mi troszkę w tym przykuciu do tego miejsca. Posprzątałam tu dzisiaj, przez parę godzin próbowałam to jakoś ogarnąć, żeby jednocześnie być zatrzymaną, ale jednocześnie nie umierać albo żyć umierając, albo umierając żyć, wyjść albo wejść, nie móc, i tak dalej, i tak dalej. Te filozofie chciałabym mieć już z głowy. Stąd moje wyjaśnienie tutaj. 31 sierpnia, czyli no parę miesięcy temu, w tym roku, z 31 sierpnia na 1 wrzesień, po raz już któryś, to na razie to nieważne ile razy, przestałam być obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej. Później będę mówić dlaczego. Po prostu przestałam. Stało się to w nocy. Z 31 na 1. Data ta z Polską związana jest niezwykle. Więc to, że jest, czy nawet jeśli nie wasze różnego typu działania oddalą i wbiją w ścianę, to ja niestety nie wygasuję zupełnie swojej pamięci. Postanowiłam jednak to zrobić w taki sposób, żeby to miało ręce i nogi, ponieważ ja już niedługo nie będę mogła tutaj koczować tyle godzin, ile to robię. Chciałabym to zrobić z szacunkiem. W związku z tym, co się stało z 31 sierpnia na 1 września, postanowiłam, to znaczy, ja wiem, postanowiłam, to była już jakby konieczność. To już się robi samo, to znaczy jestem na zupełnie innej drodze. I stąd nieco wcześniej puściłam wiele, wiele filmów 2 lata temu. Ja już nie jestem między prawdą a kłamstwem, między kłamstwem a prawdą, między kłamstwem a kłamstwem, prawdą a prawdą. Taki film robiłam tak łażąc po drodze, która pozostała po ścianie, którą zwaliłam. Tego już nie ma. I w związku z tym ja próbowałam przez te 2,5 doby jeszcze, no powiedzmy 2 skończone doby, dopasować się do rzeczywistości. No,
tej zupełnie nowej, ale już w miejscu, w którym ja potrafię was podeptać, potrafię te śmieci sprzątnąć, potrafię. Właściwie to już jestem samodzielną jednostką. Nieomalże suwerenem. To taka mała bzdura, ale tak to wygląda. Więc stąd dzisiaj poświęciłam trochę czasu, żeby uporządkować to, w jakim miejscu jestem. Wygląda to mniej więcej w tej chwili tak. Nie jest to pierwsza teczka, ale pierwszą teczkę przedstawię tą swoją. No, wygląda to mniej więcej tak, ponieważ. No, spodobało mi się to logo, nie jest moje. Ja tu zadbałam o to, żeby nie promować żadnych obcych firm, żadnych jakichś elementów, bo może to komuś się nie podobać, że wstawiam to w miejsce, które nie ma nic z tym wspólnego. Ale tu jest to teczka, napisałam to ja. Czyli to, co będę tu wkładać, to, co zostanie już zweryfikowane, uporządkowane i już z jakąś pewnością będę mogła to wykonać. W tej teczce, którą używałam, ta zielona, jest w tej chwili w zasadzie pusta, jeszcze zajrzę. No, jest tam protokół, który jest takim pośrednim, nie wiem, czy włożę do tej teczki, czy wyrzucę do śmieci. Bo muszę to, nie mogę tego wcześniej zrobić, zanim nie dojdę do swojej przerwanej pracy, a ona jest tam. Również teczka, która ledwo co widać, jest również tam. Niestety muszę się przekopać do niej. Tu jest taka teczka, znowu nie wiem, więc kładę ją obok śmietnika, który jest pusty. Jest również w taki sposób zrobiony, żeby nie promował niczego. To są teczki, no chyba bez logo. Przypuszczam, że jakaś firma je zrobiła. Grzejnik, ponieważ faktycznie trochę się przeziębiam tutaj. Ktoś mi no, pożyczył, więc jest trochę cieplej. To jest archiwum. Zakrywa logo tego grzejnika, więc chyba jest w porządku. Tu jest jakaś kartka, nieważne. Tu są uporządkowane moje rzeczy, które mają za chwilę wejść na wokandę. No, kawałek życia, czyli nie zupełnie tak elegancko posprzątałam. Jest to mój po prostu sweter, bo to jest mój dom. Zwykły, normalny dom, jest godzina taka, a jaka jest. Nie będę może jeszcze. Jest tam ktoś z informacjami, którego zawsze szanowałam od 2 lat i na razie, ale niestety nie do końca jeszcze go szanuję, więc w związku z tym nie będę go pokazywać. Jest to ktoś, kto jest również w tym miejscu. Przepraszam. Za chwilę to będzie wiadome, wiele z was jest jeszcze informacji jest tu na ziemi, natomiast wszędzie poodkurzałam, powymywałam, natomiast tu jesteście, wasze informacje są zakurzone. Wy najprawdopodobniej świętujecie, gdzieś baletujecie, nie wiem, ja tu jestem sama. Musiałam sobie jakoś poradzić, więc w związku z tym, ponieważ te informacje zaczęły w zasadzie głównie być informacjami od pana Schetyny, sygnowanego PO. Już dzisiaj wiem, że to PO to jest jakaś partia rządząca, nie rządząca, przepraszam. No, ja to na swojej drodze widzę zupełnie inaczej, to znaczy parlament sparaliżowany. Parlament strajkujący, wszystko jedno z której strony, no jest mi wszystko jedno, czy to zrobi PO, czy za chwilę PZPR, czy jeszcze PiS, czy pan Petru, czy
nie wiem, jakiś dwóch chuliganów przyjdzie, ponieważ jest tam okropny bałagan, wpuszcza się ludzi, chociaż się ma nie wpuszczać i tak dalej, no to będziemy później rozmawiać. Może dojść do tragedii i to niezłej tragedii. I mnie jest wszystko jedno, kto to zrobił. Na razie, i zresztą zawsze mi było wszystko jedno, 460 posłów, tak to wygląda w świetle prawa Rzeczypospolitej Polskiej, 460 posłów ma pracować dla mnie, a nie protestować, strajkować, zawieszać się, spać w Sejmie, bo panowie, trzeba korzystać ze swoich praw. Nad wami jest tylko już Bóg. Znaczy, przepraszam, jeszcze prezydent. Na całe szczęście. No więc jedziemy dalej. Poukładałam, żeby informacje, które będę stąd zbierać, odkurzone oczywiście, ale no bez przesady, one mają w zasadzie iść do kosza. Ja nie będę z tego dokumentacji robić. Tylko to, co już jest w mojej głowie, będzie jakby w formie pewnej wiadomości, informacji już takiej zweryfikowanej. No więc pana Grzegorza tutaj dałam i dopóki, panie Grzegorzu, mówię to oficjalnie, panie Grzegorzu Schetyno, przewodniczący Prawa i Sprawiedliwości. No widzicie, bardzo przepraszam. Przepraszam, panie Grzegorzu Schetyno, pan z PiS-em to nie ma nic wspólnego. Więc jeszcze raz. Panie Grzegorzu Schetyno, dopóki panie Grzegorzu Schetyno, przewodniczący Platformy Obywatelskiej, dopóki nie uszanuje pana odpowiednio i dopóki, jeśli będzie pan tu gdziekolwiek i nie znajdzie się pan w tej teczce, którą ja przygotowałam, nie opowiem już o tym, co pan mówił, ani jednego razu. Pan? No PiS, rząd i premier to są ludzie, którzy są z partii rządzącej. Mają prawo i tak dalej. Nie będziemy o tym mówić tu, ponieważ niewiele tutaj jest informacji, w zasadzie jeszcze ani chyba nie ma. Coś tutaj zebrałam, ponieważ żeby sprzątnąć, bo mi się coś przypomniało, żeby sprzątnąć, postanowiłam jakby to przykucie, no nie jest zupełne, no mogę się chociaż pochylić w tą, z tamtą, więc próbowałam po prostu tutaj pod nogami, tworząc teczki, one są z tyłu, więc nie musiałam wstawać. Nawet, to znaczy mogłam wstać, ale po prostu nie musiałam gdzieś tam wychodzić, gdzie nie chcę, gdzie robię to nielegalnie. Zrobiłam to legalnie z tyłu, że jest pełno różnych aktówek, teczek. Popodpisywałam jej i chciałam uporządkować to, co jestem w stanie zrobić tutaj, żeby nie robić kolejnego wejścia do was z jakimiś no potwornym męczeniem się. Ja już pomyślałam sobie, to znaczy to jest już w mojej teczce ja. Ja nie potrafię już wrócić, ponieważ moja próba wyjścia to nie jest kwestia nawet kilku miesięcy, bo kilka miesięcy temu po prostu przestałam być nie ze swojej woli obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast wykręcać i wkręcać się, wchodzić i wychodzić od pierwszego roku życia robię i właśnie to była noc moja nieprzespana. Bo teraz rozumiem, dlaczego sobie nie mogłam z tym poradzić, a jednocześnie robię wszystko, co jest możliwe, żeby to jednak wykonać. Ale za chwilę, tu nie będę o tym mówić, na razie się przedstawię po prostu, co zrobiłam. Przedstawię nie tyle, co ja zrobiłam, ile chwila ze mną. Pan Ryszard Petru, no taki, bardzo dużo tu jest tekstów, które włożyłam z przyjemnością, żeby one tutaj
nie błyszczały, nie świeciły. Co to jest? Tego, no tu jest ktoś, i to jest dalej, to jest na kresce jeszcze tej takiej, bo to jest jakby z przeszłości i teraźniejszości, położyłam to bez teczki, ponieważ nie zamierzam to już teczki robić, o ile to będzie możliwe. Polityka, wprost, do rzeczy, to są ostatnie, przedświąteczne informatory moje. Bardzo dziękuję Wam, że jesteście w taki czy inny sposób. I dziękuję też również radiu, stacjom radiowym. Nastawiam stację ostatnio na radio, którego nie znoszę, ale jednocześnie wyławiam tam kogoś, kto niezwykle mi pomaga. I no, wygląda to w takim razie mniej więcej tak. Ja już, jaka jest moja sytuacja? Nie jestem głodna. Jest mi trochę ciepło, zimno, ponieważ grzejnik jest na to duże mieszkanie za mały, ale to nie szkodzi. Nie, tragedii nie ma. I coś za chwilę właściwie, bo nie mam, to jest moje mieszkanie. Ja, proszę mi wybaczyć, staram się z szacunkiem to robić, ale muszę odsłonić, muszę dojść do swojej teczki, bo w tym momencie ja nie mam prawa z kimkolwiek rozmawiać, bo w dalszym ciągu nie wiem, kim jestem. Przestałam być obywatelem. No, na całe szczęście zatrzymałam. Tuż przed świętami przyszła mi taka myśl po tym, co się stało już, że w Polsce chyba dochodzi do jakiejś deszczłowieczyzacji, czy deczłowieczyza. No, nie mogę powiedzieć, ponieważ mam świeże zęby od dentysty, jeszcze nie umiem. Deczłowieczyzacja, bo to jest neologizm. Na szczęście zostało to w mojej głowie bez rozwinięcia, z podkreśleniem. Nic z tym nie robiłam i zatrzymałam to. To jest już w koszu. Ja to za chwilę dam tam. Bo deczłowieczyzacja, wiem, że w wielu krajach, jeszcze nie u mnie, posuwa się tak daleko, że dochodzi do... Znaczy wiem, co to znaczy. I dlatego, no tu już na razie nie będę rozwijać. Człowiek, który próbuje sprzątnąć człowieka, który mieszka w nim, bo tak to rozumiem, no, robi to już na swój specyficzny, czasem bardzo niezrozumiały sposób. Do widzenia.